و از به جویر Odcinku z serii studentiara, i zanim przejdę do tej naszej standardowej pogadanki, to chciałabym Was serdecznie zaprosić e, i poprosić o zostawienie subika, ponieważ zostało nam 25 subskrypcji, tylko dosłownie na ten moment 25 subów. Brakuje do tego, żebyśmy wbili 4K i byłoby mi ogromnie, ogromnie miło, gdybyśmy ten nowy rok zaczęli z tą piękną czwóreczką z przodu, dlatego Ogromna prośba do Was, bo wiem, że około połowa osób oglądających tę serię jeszcze nie subskrybuje i zrobicie mi naprawdę niesamowity prezent, jeżeli uda nam się wbić te 4000 subskrypcji w nowy rok, na nowy rok. Będziemy wtedy świętować wspólnie na live. Ie. Te 4000 w Sylwestra, i dlatego bardzo, bardzo, bardzo was proszę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie tego suba, bo to jest naprawdę bardzo ogromna motywacja. Plus, do tego będzie dla mnie to taki świetny prezent na nowy rok. Dobra, a teraz już przechodzę do standardowej pogadanki na temat tego, co się wydarzyło. I tego, co się tu będzie dalej działo. Słuchajcie, po pierwsze, Vivi zmieniła kolor włosów i myślę, że jest jej w tym blondzie wybitnie, ładnie. To jest trochę bardziej. Mm, Chłodny odcień niż ten, który nosiła przez długi czas na wsi, ale ona nie chciała wracać do tamtego odcienia. Chciała właśnie coś, coś innego, chciała taki bardziej chłodny blond. Chciała blond, który będzie mm, sprawiał, że będzie wyglądać tak mm, ekskluzywnie. I wydaje mi się, chociaż nie wiem, czy ekskluzywnie to jest dobre słowo w odniesieniu do kobiety, ale w każdym razie wydaje mi się, że wygląda właśnie bardzo elegancko w tym blondzie i tak luksusowo, luksusowo to też jest chyba złe słowo, ale no mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, że wygląda po prostu m, bardzo atrakcyjnie w tym blondzie i myślę, że to był dobry krok, mimo że ona to zrobiła tak trochę na przekór, żeby może sprawdzić, jak Charles zareaguje, bo wiecie, ta plotka z tą silver, z tą blondynką i w ogóle, że on tak woli te blondynki, więc chciała sprawdzić, czy faktycznie on jakoś, nie wiem, bardzo, e, bardzo się zachwyci tym kolorem i czy może faktycznie będzie widać, że on jakoś tak Woli te blondynki, no nie wiem co ona sobie myślała, w każdym razie e, chciała go przetestować i zrobiła to też troszeczkę e, właśnie dla niego, żeby m, jeżeli faktycznie tak jest, że on woli te blondynki, to żeby była jedyną blondynką, która e, będzie mu po głowie chodzić. Więc taki gdzieś tam miała ten e, tok rozumowania. Ona jest naprawdę tutaj mocno zaangażowana w tego m, mężczyznę i nie wiem co dalej z tego będzie, nie wiem co nam dalej z tego wyjdzie, jak to się wszystko. Potoczy, jak Wibi skończy studia? Możecie mi pisać, jak chcielibyście, żeby to się potoczyło. Jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat sądzicie, bo został nam już tylko jeden semestr. Wydaje mi się, że dzisiaj będziemy kończyć drugi semestr. Po dzisiejszych zajęciach jeszcze nam została praca semestralna do oddania, więc to już jest praktycznie końcówka, końcówka, końcówka. Zostało nam może jeszcze 4-5 odcinków. Tu się jeszcze może naprawdę wszystko wydarzyć, ale jestem bardzo ciekawa co wy o tej całej e, sytuacji myślicie i jak chcielibyście, żeby się dalej potoczyły jej losy. Póki co jesteśmy w, ak w akademiku, nie w akademiku, jesteśmy w, na uniwersytecie, w tym m, budynku, który ja zbudowałam, jeszcze nie jest wykończony, ale m, jesteśmy w mieszkaniu i mieszkanie Charlesa jest skończone, oni są tutaj na górze, zabawiają się, raz po raz leci, bara, bara, m, no i myślę, że Vivi wróci na noc do siebie, nie będziemy chyba siedzieć e, z nim przez całą noc, chociaż jeszcze może kto tutaj się nam ej panie idź pan nie 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 zamawiaj jedzenia Vivi. a dobra bo on tam obsługuje w kawiarence więc tak bo mamy jeszcze kawiarenkę to jest ta kawiarenka gdzie mm, dziewczyny były na kawie w poprzednim odcinku ale nie to nas na razie nie interesuje Uuh, jeszcze się bawicie no dobra okej <grych> okej okay, okay. czemu ty ciągle chcesz coś od niego zamawiać nie Vivienna nie zamawiasz nic no dobra, chodzi i widzę jakiś inny pan po głowie, ale ja nie chcę, żeby ona zamawiała, tylko jeszcze bym ich e, wysłała pod prysznic do Wanny, do Wanny pod prysznic, bo on tutaj ma taką Wannę, w której też by sobie mogli zrobić teoretycznie barabara bara, bara, mm, bara, bara z simem o imieniu Charles. No i Vivi dostała też nową Kieckę, bardzo mi się ta Kiecka e, podoba. Lećcie sobie tam zrobić małe jeszcze co nieco i jak zrobicie kolejne małe co nieco e, pod prysznicem, tu was nikt nie widzi, tu o Was nikt nie plotkuje, więc możecie się dowoli zabawiać. Więc jak już zrobicie, co macie zrobić, to ja ją chyba zabiorę już do akademika i będziemy się skupiać na tym, żeby jeszcze ogarnąć. Chyba nam została prezentacja? Tak mi się wydaje, że nam została prezentacja do wygłoszenia. Ale to zdążymy. Na spokojnie zdążymy. Tak. Teraz sobie możecie przy okazji zobaczyć trochę lepiej mieszkanie naszego profesorka. Och, och, jakże gorąco! No dzieje się. No, oni sobie nie żałują w łóżku w wannie wszędzie gdzie się tylko da, to bara, bara, robią sobie oni. No ale. Hm. Jakby to ująć? No, e, są sobą zachwyceni oboje. Myślę, że i on i ona e, są sobą wzajemnie zachwyceni, więc korzystają, korzystają. A niech korzystają, niech się Vivi bawi. Młoda jest, więc niech się bawi. Mam nadzieję, że tylko nie wyjdzie z tego nic złego i, i że nie będzie z tego kłopotów, ale. Mm, no, ale póki co bili się dobrze bawi i nie myśli o niczym innym co ty tak bardzo chcesz do tego typka od jedzenia, nie, 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 nie zamawiasz żadnego jedzonka, pożegnaj się jeszcze z Charlesem, wiem, że jesteś głodna, a mogłabyś tu u niego coś zjeść czy on ci tak nie bardzo pozwoli zjeść, a dobra, na razie a wiecie co, dobra, nie, miałam ją ogarnia ogarniać w akademiku, ale niech ona zje sobie coś tutaj u niego możesz mu podać kolację, gotuj gotuj, a weź coś weź ugotuj właśnie, może byś się popisała jakimiś umiejętnościami, co prawda ty za dobrze nie gotujesz, ale e, może byśmy coś zrobili mu tak, żeby wiecie, żeby nie został e, z pustą lodówką możemy zrobić ramen z jajkiem Vivi, zrób ramen, tylko ja nie wiem, czy ty ugotujesz porcję, nie, to chyba będzie jedno, jednorazowa porcja, więc jeszcze raz gotuj, bo ja bym chciała, żebyś ty ugotowała więcej niż jedną rzecz, niż Niż, niż jedną porcję. A zrób pierogi z warzywami. O, teraz będzie więcej niż jedna, cztery porcje. Mm, idź gotować. Mam nadzieję, że on Cię nie wywali za to, że nie będzie krzyczeć, że się zachowujesz nieodpowiednio. Uch, jaka popisywa. Panie profesorze, ja nie wiem, czy tak wypada się tutaj popisywać. Vivi, ugotuj, 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 ugotuj. No i Vivi ma nowe włosy piękne włosy, uwielbiam te włosy i uwielbiam ją w tej fryzurze ach, ach, Vivienka jesteś taka piękna i ta Kiecka też jest właśnie nowa, ma nowe buciki także, o, aha, dobra no, jemu się nie podoba, że ona gotuje, Vivie, nie gotuj <grym, <grym, sorry, sorry Charles nie chce, żebyś mu używała kuchni chyba coś mu się bardzo, bardzo tutaj właśnie nie spodobało, może on ma jakąś obsesję na punkcie swojej kuchni, ale nie podoba mu się że, że mu tutaj grzebiesz po lodówce i że robisz różne inne wykrzycz zakazane słowa i że robisz różne inne rzeczy, więc w takim razie zostaw go z tą Miską, niech sobie sam dokończy pierogi. Możesz go tylko jeszcze. Mm, nie, barabara, to już nie. Trzeci, czwarty raz to tak e, bez przesady. Możesz go pocałować za to. Chciałabym, żebyś go pocałowała na e, pożegnanie. Gdzie tu jest pocałuj? Gadka jest pocałuj. Dobra, pocałuj go i spadamy do akademika. Tam sobie coś zjesz. No, Wivienna, uwielbiam ją w tych włoskach. Uwielbiam, uwielbiam. Wiewi, ale już przestań gotować, bo on zaraz się wkurzy. A w sumie, może, może, może uda nam się dokończyć jednak. <grym>, bo myślałam, że będzie jakoś bardzo protestował, ale, ale chyba nie protestuje. Co on robi? Panie, już pan nie pieprz. Ta, ta potrawa już jest do, wystarczająco dopieprzona. Ok, co za dużo, to niezdrowo. Muszę cię poprosić o opuszczenie tego miejsca. Naprawdę? Nie, 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 nie. Nie wyrzucaj nas jeszcze. Jeszcze buziaczek na pożegnanie. Ej, czy on ją właśnie wyrzucił? podejdź tutaj. Panie, nie wyrzucaj pan, Vivienny. Gdzie ty idziesz w tych gaciach? Charles, ubierz się, hopie. Chodzisz po uniwersytecie, dobra, przyjmijmy, że jest, że jest jeszcze zamknięty teraz o tej porze uniwersytet i że tu się nikt nie włóczy ze studentów, więc chodzi sobie po prostu w majteczkach. Tak jeszcze jest niewykończony, ale niedługo będzie wykończony, niedługo wam wszystko pokaże. Możesz go pocałować w końcu na pożegnanie, chociaż teraz już wyszliście przed budynek, więc ja już bym go nie całowała, bo jest ryzyko, że ktoś was tutaj zobaczy, gdzie on pobiegł. Halo, co on robi? Dlaczego on pobiegł w majtkach? Profesorek, czyś ty oszalał? Czyś ty oszalał? Ja rozumiem, że jesteś kształtny i w ogóle i, i całkiem niezłą masz figurę i, i buźkę też masz zacną, ale no, hopie. Dobra, udajmy, że to się nie wydarzyło. Vivienne, wracaj do akademika. Ach, jak ja się cieszę, że ona wróciła do tego blondu, że ma znowu blond. Strasznie mi się podoba Wivienna na blondzie. A gdzie on poszedł? Aha, bo on poszedł do budki. No dobra, no dobra. Dobra, Vivi przywdziała sobie jeszcze szalik i berecik, tak? Ma nowy berecik, chociaż nie wiem, czy to nie jest ten sam, co miała ostatnio. Ale szalik ma na pewno nowy, do tej sukienki taki dopasowany. W ogóle myślałam, że będzie nam padać śnieg. Mamy zimę, mamy już któryś dzień zimy, a śnieg cały czas nie pada. Więc trochę jestem rozczarowana, że ten śnieg właśnie nam nie popaduje. Dlatego Vivi też chodzi jeszcze w takich nie do końca, może, znaczy no niby cieplejszych rzeczach, ale jeszcze nie tak w 100% zimowych. Ale jak już nam zacznie padać śnieg, to e, będę ją przebierać w mm, takie grube, grube kurteczki. Chociaż ostatnio chyba pomykała w kurtce, tak mi się wydaje. A teraz jakoś tak stwierdziłam, że dobra będzie pomykać w tym grubszym swetrze, bo to też takie ciepłe, a jeszcze śnieg nie pada, więc no, może tak sobie chodzić. Uuu, a co tu leży? Co tu się wydarzyło? Homar z wody. Vivi, nie, nie bardzo, nie będziemy jeść z podłogi. Z podłogi, homar z wody. O, zepsuło się. Mm, zatrudnij złotą rączkę, a zatrudnij, może ktoś przystojny przyjdzie. he. <laughs> Przystojniaków nigdy zbyt wielu. Mm, co nam się tutaj dzieje? Kim ty pani jesteś? Weź pani nie właśnie do pokoju mojego. Widziałam cię, widziałam. Dobra, Vivi, możesz zatrudnić? Tak. Tylko cię nie ma przez chwilę w akademiku i już się wszystko sypie. Widzisz, Vivi? Oni by z ciebie zginęli, zdecydowanie by zginęli. Dobra, weź sobie, dziękujemy za skorzystanie z usługi Złotej Rączki SA. <grywa> Złota Rączka przybędzie w następującym terminie, środa, 23.25. Ej, to zaraz, no, to będzie zaraz. U, i przyszedł ktoś obsługiwać, a możemy zamówić, aha, śniadanie jest od siódmej. no to po co pani przyszła, jak pani nie obsługuje? Mm, weź sobie zjedz coś, weź, weź sobie resztki nie wiem co jest odłożone, jakie jest danie odłożone ale możesz sobie wziąć resztki czy to jest ten homar odłożony? tak, mm, całkiem luksusowo, no dobrze to idź jeść, moja wiwienno mm, o, oh, a tutaj śmierdzi coś to niedobrze jak coś śmierdzi możemy coś z tym zrobić wyrzucić to, możemy to wyrzucić więc się tego pozbędziemy, to też możemy wyrzucić tak, to też możemy wyrzucić trochę posprzątamy, bo, bo trochę jest tutaj nie za fajnie, możemy tego kurczaka wsadzić Mogę go wsadzić? Nie, nie mogę go wsadzić. Chciałam go wsadzić do lodówki, żeby się nie psuł, ale nie mogę go złapać. Hm. No szkoda, no trudno. Dobra, Vivi sobie mm, spożywa późną kolację o 23.00 Homara. Dobrze się bawiła, rozerwała się. Myślę, że się bawiła nawet bardzo dobrze, nie tylko dobrze, bo tyle razy, ile tam się działo, chociaż było naprawdę ślisko. Aha, dobra, bo to pod prysznicem. Okej, okay. bara bara pod prysznicem poniżej przeciętnej uu, dobra, czyli mm, profesorek się już pewnie zmęczył po tych trzech razach w łóżku i później jeszcze pod prysznicem więc no ten ostatni raz już był taki e, mocno wymuszony ale, mm, ale dobra, ale Vivi się rozerwała no myślę, że jej wystarczy na najbliższych kilka dni albo i nie, zobaczymy, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia prawda, Vivienko? zobaczymy jak to będzie z tobą i z tym profesorkiem ale się zachwycam tymi włosami. Ostatnio znalazłam je przez przypadek, gdzieś mi wyskoczył jakiś post i właśnie stwierdziłam, że o, będą idealne dla Vivien. O, styl życia zagrożony. Czyżby Vivi miała się zmienić? Istnieje ryzyko, że Vivien straci swój styl życia, miłośniczki, świeżego powietrza. Jeśli nie chce, żeby tak się stało, powinna natychmiast spróbować go odbudować. Hmm, no cóż, no może widocznie Vivi się zmienia. Nie będziemy na siłę próbować e, odbudowywać m, jakoś ten. Styl. Jeżeli się uda, to się uda go zachować, a jeżeli nie, to znaczy, że się zmieniła i po prostu po, po tym pobycie na wsi z powrotem stała się taką, wiecie, mieszczuchą. E, dobra, Vivi, ty się potrzebowałabyś jeszcze może wykąpać, więc cię chyba wsadzę pod prysznic. Śpiewaj pod prysznicem. A pośpiewaj sobie, masz dobry humor. Właśnie, a jak z pracą domową? Ja totalnie zapomniałam, że ona jutro idzie na zajęcia. Mamy już czwartek. I co ty będziesz jutro mieć? Masz odrobione? Dopiero zaczęte, masz nieodrobioną pracę domową. O nie, dobra, to olej to. Ja będę chciała, żebyś odrobiała pracę domową. Poczekajcie, jeszcze raz. Psychologia społeczna średnio zaawansowanych. I aha, dobra, czyli tylko to masz odrobić, bo praca domowa. O nie, to też powinnaś. Ukończona: 25%. Wciśnij przycisk, ale. Ale zlamiłam, Carmela zlamiła, bo nie mamy odrób pracę domową. Dobra, ej, bo Vivi, ty się za długo zabawiałaś z tym profesorem. Zdecydowanie za długo się zabawialiście. I teraz jesteśmy w ciemnej pupie z twoją pracą domową, z twoją prezentacją. Powinnaś chyba mm, wygłosić też prezentację. Ile masz nie do końca? Ostatni dzień zajęć! O nie, ale lama, ale ze mnie lama. To się nie skończy dobrze, słuchajcie. Dobra, Vivi, odrabiaj. Co prawda nie siedzisz u siebie w pokoju, ale odrób to. Mm, ale lama. Ale lama, 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 lama. Hmm, dobra, teraz się stresuję, czy my zaliczymy, bo jeszcze nam została ta prezentacja. Hmm, Wygłoś prezentację. Dopiero zaczęte, Weź, Vivi, nie słuchaj, bo ja potrzebuję, żebyś się jak najszybciej skończyła. I to by się tak spać chce. Oj, to będzie ciężki dzień. To będzie ciężki dzień. Dobra, przyspieszam. I tutaj, Vivi, może nam się uda to odrobić chociaż. Chodź, Vivi, prześpij się. E, ja może zdążę z tobą jeszcze rano wstać i może byśmy wtedy spróbowali wygłosić tę prezentację. Jak ta twoja prezentacja w ogóle? To jest to, nie? Normalna, o kurczątko. Dobra, bo ja chciałam popracować jeszcze nad tym, ale już nam się nie uda tego dopicować, dopracować chyba. No trudno, nie wiem czym się zająć. Właśnie, no jestem lama, zlamiłam. Ona nie powinna się tak długo zabawiać z tym profesorem. Ale trudno, no. O hmm, której mamy te zajęcia? Praca domowa ukończona. O 11 zaczynamy? Ej, może zdążymy, bo to jest o 11, więc jakby wstała i to będzie do 12.25. Może zdążymy jakimś cudem? Nie będzie mocno wyspana. Ja ją obudzę może o 5. .00. Niech jeszcze pośpi trochę. I spróbujemy zacząć od pracy domowej, później może jeszcze spróbujemy ogarnąć troszkę tę prezentację, żeby była na lepszym poziomie. Hmm. i zobaczymy. Ćwicz, poproszę o opinię, wygłoś prezentację. Prezentację można wygłaszać, przedstawiać wyłącznie w dni robocze między 8 a 16.30. No dobrze, więc pójdziemy na zajęcia, później wygłosimy prezentację. Dobra, Vivi, wstawaj, i już koniec spania. Później może jeszcze się zdrzemniesz, jak ci starczy czasu. Poproszę, żebyś odrabiała pracę domową z, 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 z tego, bo to będzie jako pierwsze, prawda? Mylą mi się te zajęcia. Tak, to będzie jako pierwsze. Odrabiaj, Vivienna. Wiem, że ci się chce siku i w ogóle, i w szczególe. Mm, wyłączymy sobie muzykę, bo to mi gra, więc to mi gra niepotrzebnie. Proszę cię, odrób te zajęcia, te, te zajęcia, tę pracę domową, odrób. Odrabiaj szybciutko, odrabiaj. I jak odrobisz, to weźmiemy się za kolejną. Ale stres mnie teraz ogarnął. Mm, niedobrze, niedobrze. Widzisz, Vivi? Tyle włosy farbowałaś, później się tyle zabawiałaś i pracy domowej nie odrabiałaś. No. Także bardzo, bardzo nieładnie. Dobra, ukończyłaś to, czy nie ukończyłaś? 75%. To jeszcze trochę przyspieszymy czas. I zaraz będzie ukończone. Już powinno być skończone. No, już kończ to, Viviana. Kończ. Piąta 30. Dobra, ukończone. Mm, toaleta. Idziemy teraz, czy zdążymy jeszcze zrobić jedną pracę domową? Dwie godziny, pilnie. Dobra, to weź jeszcze popracuj nad tą pracą domową. Nie odkładaj tego, tylko odrób. O, odrabiaj kolejną pracę domową. Odrabiaj, odrabiaj, Vivi. Nie ma czasu. Odrabiaj pracę domową. Odrabiaj, siadaj. Siadaj i odrabiaj. <grywa> ale stres, ale stres. Dobra, może zdążymy. Przyspieszamy czas. I tutaj zostało 50% jeszcze do odrobienia. O, 25%, więc powinniśmy zdążyć tylko żeby mi się nie ścikała. Bo jak mi się ścika, to jeszcze będzie musiała. To jeszcze będzie musiała lecieć. Czy to się. Czy ona się ścika za 3 minuty? Za 2? Za 1? Za 0? czy jej, a nie, dobra, chyba bardzo musi, wypadek, co, aha, dobra, za trzy godziny, dobra, tu ja już, czemu ten facet tu śpi, czemu ten gość tu śpi, lewa strona, podwójne łóżko, hej, ja miałam współlokatorkę, a teraz mam współlokatora, nie wiem, co tu się dzieje w tym akademiku, mm, dobra, Vivi, chodź, skorzystaj szybciutko, zdążymy wszystko ogarnąć, dobra, nie ma tragedii, zdążymy, zdążymy, może jeszcze zdążymy popracować nad prezentacją, zdążysz odrobić pracę domową, także... Nie ma co panikować. Tak mi się wydaje, że zdążymy. Mm, I teraz chciałabym tą twoją pracę domową, żebyś. Nie możesz? Aha, już. Dobra, skończyłaś. Wszystko odrobione, prawda? Tak, praca domowa ukończona, pięknie, więc została nam jeszcze tylko prezentacja. Świetnie, jesteś niewyspana? Zmarznięta. A czemu ty jesteś zmarznięta, jak tutaj mamy ogrzewanie? Czy nie mamy, czy ja tu nie wrzuciłam ogrzewania? Naprawdę? Ej, nie mówcie mi, że ja tu nie wrzuciłam ogrzewania. No dobra, mały wypadek przy pracy. Naprawimy przy okazji. E, poprawiaj i porządkuj. Chodź, poprawiaj i porządkuj. Vivi, poprawiać proszę. Szybko, dawaj, dawaj tę prezentację. Jeszcze zdążymy ogarnąć przed zajęciami. Masz na jedenastą. Może jeszcze zdążysz się zdrzemnąć później. Wiem, że jesteś śpiąca, ale no trudno. Musisz. O, prezentacja wygląda świetnie! No i cudnie, o to mi chodziło, bo tak mi się wydawało, że wystarczy tylko chwila, żeby ona się zajęła tą prezentacją i że nam się podbije na kolejny poziom. Wspaniale, dobra, chodź spać teraz. Jeszcze może się zdążysz zdrzemnąć przed zajęciami troszeczkę, bo masz na 11, więc możemy cię przespać. Eh, no nie wyszło tak źle, wyszło całkiem luksusowo. Ostatnia noc, bardzo ciężka noc przed nami, intensywna, w sensie za nami już. Ale, no, powiem Wam, że to była taka jedna z najcięższych nocy, jakie Vivian miała tutaj na studia, bo naprawdę miałam stres po raz pierwszy z nią. Czy damy radę wszystko ogarnąć? Bo troszeczkę straciłam rachubę czasu. Myślałam, że, mam, że ona ma odrobione te, te prace domowe, wszystkie na dzisiaj się okazało, że nie ma, bo bym jej się na pewno nie pozwoliła tak, tak zabawiać długo. No, ale wyszło jak wyszło. Niech się wyśpi dziewczyna, a później zrobimy sobie. Tylko nie wiem, czy ona nie powinna wygłosić przed tymi zajęciami pracy, domu, tej, tej pracy, tej prezentacji. Dobra, wiecie co, ja z nią pójdę wygłosić tę prezentację, bo ja się boję, że jak pójdziemy najpierw na zajęcia, a później mm, będę chciała wygłosić to, że mi się ta prezentacja już później, że już nie będę mogła jej wygłosić, tylko że będzie, nie wiem, za późno. Więc skoczę z nią teraz wygłosić prezentację semestralną, no i najwyżej może się spóźnimy trochę na zajęcia, ale ale mam nadzieję, że się nie spóźnimy. Dobra, Vivi się pięknie uczesała, wskoczyła w swoją kurteczkę, no i idzie, idzie wygłaszać pracę semestralną. Brawo, jestem z Ciebie dumna. Pracę semestralną? Nie, prezentację. Ciągle mi się to myli, prezentacja i e, praca. Jaki limit stylu życia? Uwielbia co? Nie widzimy, jaki limit. Dobra, nieważne, ważne, że coś tam jej się podbija. Teraz Vivienna prezentuje i za chwilę będziemy zaczynać zajęcia. Przyspieszymy sobie czas, i mam nadzieję, że jej dobrze pójdzie. Trzymamy kciuki, Vivi, trzymamy wszyscy kciuki. Ciekawa jestem, czy Cię poznają w tym blondzie, jak Ty poszłaś taka odmieniona. Oby Ci ten blond przyniósł szczęście, bo poprzedni semestr zaliczyłaś na 4+, więc miejmy nadzieję, że ten Ci pójdzie lepiej. Vivien zaczyna zajęcia za około godzinę. Dobrze, dobrze. To my się tak idealnie wyrobimy z, tym, z tą prezentacją. No, to pięknie. Vivi, jestem po prostu z ciebie dumna. Może jeszcze się zdąży, zdążysz kimnąć na ławeczce. Chyba nie spałaś tutaj nigdy na ławce, więc może czas najwyższy się żżemnąć przed studiami, przed zajęciami. O i co? O, chyba jej dobrze poszło, bo taka uradowana, vivienna. Jak ci poszło? Ale słuchajcie, Vivi wygląda na szczęśliwą. Chyba jej dobrze poszło. Dobra, a jest jakiś komunikat odnośnie tego? Nic nie ma? Nic się nie pojawiło. No to trudno. No dobra, to chodź na ławkę i się prześpij. Drzemka, drzemka w, w rytmie disko? No dobra, niech drzemie sobie w rytmie disko. Mamy jeszcze trochę czasu do tych kolejnych zajęć, właściwie do pierwszych dzisiaj, więc możemy ją trochę zdrzemnąć. Taka przyjemna drzemka w, na mroźnym powietrzu. Co tutaj masz? Aha, zajęcia, to już nie śpi, już nie śpi. Pięć minut drzemki i już się zajęcia zaczęły, więc e, lepiej już nie drzemać i będziesz spóźniona na nie świetnie. Mogłam cię nie kłaść. Oj, nieładnie, nieładnie. Dobra, Vivi idzie na zajęcia i ja bym poprosiła, żebyś mogę ci wybrać coś, śpi na zajęciach, wyjść, słuchaj uważnie, rób notatki. E, słuchaj uważnie, Vivi, tak, bardzo uważnie, słuchaj, bo ty jesteś uważna studentka i w ogóle, i w szczególe, i dzisiaj twój ostatni dzień, więc mam nadzieję, że ci dobrze pójdzie. Ach, jak te studia zleciały. Ostatni dzień. Vivien włożyła wystarczająco dużo pracy, żeby coś wynieść, z zajęć, jednak zauważyła. Aha, świetnie. Dobra, to mnie trochę martwi, ale mam nadzieję, że jednak mm, będzie wszystko dobrze. Vivi zaczyna kolejne zajęcie za godzinę. Tu się możesz coś jeszcze uczyć? Nie, nie możesz się już nic uczyć. Możemy coś zjeść z tobą? Może ty głodny jesteś, albo coś, albo jakoś cię rozerwać. O, weź, wiesz, wiesz co. Mm, Weź sobie pograj na telefonie, <laughs> bo potrzebujesz trochę rozrywki, więc tutaj gdzieś powinna być gra, prawda? Graj w grę. Weź sobie pograj przed, e, przed zajęciami na telefonie. Kto nie grał przed zajęciami na telefonie? Zawsze na telefonie jakaś dobra gierka w przerwie między zajęciami wlatywała. Dobra, Vivi, pograj, pograj i mm, 13:30 dobrze myślę, zaczynamy o dotrzni na zajęcia wcześniej. Dobra, cieszę się, że dotarłaś wcześniej. Tak, 13.30 zaczynamy, więc jeszcze zdążysz się rozerwać. Pójdziesz z dobrym humorem na te zajęcia. Któż to? Mm, Seiji Maeda. Ok, dobra. Jakieś same Seiji mi tutaj chodzą. To już jest któryś z Seiji, którego widzę. A ten pan? Niki. Aha, to jest ten od nas chyba z akademika. Dobra, przyspieszymy sobie czas. Vivienne zaraz idzie na te zajęcia. No, jestem bardzo ciekawa, jak jej pójdzie. Mam nadzieję, że jej dobrze pójdzie i że wszystko zaliczy i że, i że nie oblejemy studiów, bo tak, pisaliście mi, że czasami jest ciężko. Vivienne oddała pracę domową z pewnością siebie i poczuciem, że nauczyła się tak dużo, jak tylko mogła. Dobra, dobra, dobra. E, pomoże jej ostatecznie ocenie z kursu. E, no dobra, i musimy chyba poczekać na tę ocenę, prawda? Bo teraz. Ukończone, 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 ukończone. Właśnie. Wszystko mamy na dzisiaj zrobione. Ostatni dzień zajęć. Hmm. Wydaje mi się, że powinna około 18 czy 17 przyjść ocena, więc chodź, Wivi, do akademika. Ja cię ogarnę, poczekamy sobie do tej 18. Mam nadzieję, że coś przyjdzie. A tu może byś coś zjadła. Tu jest łódka. Czy to idzie tatusiek? Tak, dobra, ale udajemy, że go nie widzimy. Może przyjechał w odwiedziny do Charlesa. Ups. To dobrze, że się minęli, bo Vivi poprzedniej nocy to tam dużo czasu spędziła. Zamów jedzenie, targuj się, zamów napój, a zamów sobie jedzenie, na miejscu sobie coś zjedz. Weź sobie czekoladowego Santa. Rzadko jadłaś z tych budek, więc możemy sobie zamówić jedzenie i przy okazji poczekamy na oceny. Leć sobie zjeść. Czemu idziesz tak naokoło, Vivi? A w ogóle, gdzie jest Twój rower? A bo ja Ci dałam, żebyś ty szła do akademika. Sorry, Vivienna, zapomniałam. I poszłaś do akademika. No właśnie. Dobra. Czy to jest Vlad? Czy to jest Vlad? Wladislaus. Wladislaus. Co pan tu robi, panie Wladzie? Czy pan się tutaj nie upiecze? Może ta budka go chroni. Dobra, Vivi. Siadaj i jedz. I oczekujesz. I oczekujesz na oceny. No, to był długi semestr i semestr pełen przygód, ogromnych przygód, romansów i innych takich dramatów. Ale ogólnie jestem zadowolona z tego, jak nam ten semestr poszedł, i ogólnie jestem też zadowolona z tego, jak nam te studia idą. Mam nadzieję, że wywizali. czy stresuje się. Stresuje się, strasznie się stresuje. Chyba bardziej się stresuje jej egzaminem niż swoimi, które sama przechodziłam na studiach. Dobra, co ty tu chcesz? Aha, chcesz przeglądać sieć. No dobra, Chodź, A, Charles dzwoni. Zastanawia się, czy zechcesz przyjść do jego domu. E, dobra, okej. Okay. <grych> Zgódź się. Dobra, idziemy do Charlesa, skoro zadzwonił. Miałam co prawda wziąć Vivi mm, do akademika i ją wykąpać, ale możemy wskoczyć do Wanny razem z profesorkiem. Czemu nie? Skoro sam do nas dzwoni, sam nas zaprosił. Widzicie, jednak tęskni. Jednak nie tylko Vivi tęskni, ale i profesorek. No, im więcej czasu spędzają razem, tym w sumie więcej czasu on chce też z nią spędzać. Dzień dobry, panie profesorze. Stęskniliśmy się za panem. E, dobra, lecimy na górę. Do. A do, 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 dobra, może zamiast, zanim przejdziemy jeszcze do grubszej akcji, to się chociaż przywitajcie, ale w sumie stoicie na zewnątrz, więc mm, wejdź z nim po flirtuj po prostu na razie i rzuć tam jakieś hasło, na coś w tym stylu, tak jak ostatnio. I. I będziecie mogli sobie wskoczyć e, na górę do mieszkania, żeby was tylko nikt nie zobaczył. No właśnie. Co ty byś chciała, Vivi? Barabara z kimś. No ja ci to oczywiście mogę dać. Tak, to sobie zrobimy, więc leć na górę. Skoro nawet o tym Vivi myśli, no to słuchajcie, ja nie mogę stawać e, na drodze do jej szczęścia. Weź zimny prysznic. Nie, 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 weź gorący i to nie sama, tylko z Charlesem. Dobra, lecimy, wziąć sobie e, z nim prysznic. Mm. I co ty byś jeszcze chciała pocałować? To później go pocałujemy. Na pewno go później pocałujemy. Nie rozmawiaj z nim, tylko idź. Idź z nim na górę. Czy to by się to anulowało, Vivi? Ej, anulowało jej się to. Vivi, na tu chodź. Chodź, 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 właśnie i oceny powinny nam wyskoczyć. Czemu tam jeszcze oceny nie wyskoczyły? bara. Leć zrobić z nim Barabara. Czy on nie będzie chciał? Czy on chce? Czy on nie chce, czy on chce? Ej, on coś taki niechętny chyba. A możecie tutaj podejść razem i wtedy to zrobicie, bo może to jest kwestia tego, że wy stoicie tam. Podejść tutaj razem, i jak podejdziecie mi razem, to może, będzie, może będziecie wtedy bardziej chętni. No, lećcie na górę, bo czasami tak jest, że oni muszą być w pobliżu danego obiektu, żeby z niego skorzystać. Już tak kiedyś miałam, że, że się nie dało, i dopiero jak mm, podeszli, to się dopiero dało. No. W każdym razie zaraz zobaczymy, czy, czy im się teraz uda. No chodźcie tutaj, chodźcie, misiaczki. Tutaj tak jest do, do łazienki i bara, bara pod prysznicem. Tutaj Wam nikt nie przeszkadza. Tu możecie się zabawiać dowoli, bo w akademiku, no to wiecie, to takie ryzykowne, właśnie, że, że ploty później chodzą i w ogóle, a to jest mieszkanie. Mm, Prywatne, więc nikt ich nie widzi, więc mogą sobie używać do woli, no i pięknie. No i do wanny, no tak jak mówiłam, byli za daleko, o, jak się na nią rzucił! <grym> Tym razem chyba profesorek stęsknił się bardziej, niż nasza Vivienna, uch, uch. No i to się nazywa dobra zabawa, mhm, mhm, <grym> dobra, nie przeszkadzajmy im, Vivi ślicznie wyglądasz w tych włosach. Jesteś taka piękna w tych włoskach, uwielbiam Cię w nich. No, ale ja Vivi uwielbiam. O, mamy, mamy oceny. Jejku, jakie fajne. Dobra, jedno na trzy mniej, ale mamy szóstkę. Mamy nawet. Ale dlaczego psychologia społeczna dla średnio zaawansowanych? Cudownie, na sześć. Sekrety języka ciała na pięć. No, to ćwiczyła akurat z profesorem, więc tutaj się nie dziwię, że ma na pięć. Ciśnij przycisk, podejmowanie decyzji. No tak, ona nie jest zbyt zdecydowana, więc. A więc tak, więc to mogła zaliczyć na 3 mniej. I rodzicielstwo, czego nie robić, na 5 mniej. Średnia ocen semestru 4, plus. no pięknie, Vivi. Dobra, jestem zadowolona. Mogło być gorzej, mm, nie jest źle. Świętujemy z profesorkiem pod prysznicem, ale miło. Czy chcesz zapisać się na kolejny semestr? Tak, zapiszmy się, bo to, tego ostatnio nie zrobiłam z Wami, bo to mi wyskoczyło chwilę po, po skończonym nagraniu. Więc cieszę się, że teraz możemy sobie to zrobić razem. I tak, na pewno weźmiemy sobie. Trzy kursy mm, i weźmiemy sobie jeden dodatkowy kurs, i to już będzie nasz ostatni semestr. Wtedy tylko co ja bym ci mogła dać? Zielarstwo, zbieranie roślin, mm, kieszeń i split e, w kręglach, <laughs> fotki z ręki to nie. A może byśmy, właśnie, fotografie, byśmy może sobie poogarniali to by było całkiem fajne. Dobra, wiecie co? Zróbmy fotografię. Mm. Może nam to troszeczkę rozwinie umiejętności robienia foteczek, więc tak, zrobimy sobie fotografię i trzy kursy na studia. Musi ukończyć cztery kursy, aby zdobyć dyplom i Vivi skończy studia i będziemy mieć dyplom. Bardzo, bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze możemy zerknąć właśnie do czego będzie mieć później jakieś bonusy chyba. Tak, korzyści z dyplomu, członkini tajnej jednostki, detektyw, profesorka. Mm, może pójdzie w ślady profesora, będzie profesorką. <grydy> Zobaczymy. Agentka specjalna też jeszcze, ale dobra. Już e, nie przeglądam, nie zastanawiam się, tylko lecimy dalej z zapisywaniem na studia. Czy to jest nasz akademik? Wydaje mi się, że tak, że to jest nasz. Czy to jest nasz? Nie, dobra, to jest nasz, bo tutaj mieszkają jeszcze jakieś panny, a to jest nasz. Dobra. Mm, I co? Zapisujemy, OK. Zapłać za pomocą funduszy rodziny, tak jest. Dom studencki, wszystko się zgadza, kursy się zgadzają, stypendium jeszcze jakieś chyba mamy. Ym, I okej, okay, zapisujemy się na kolejny semestr. Kiedy będziemy mieć kolejne zajęcia? Naprawdę, już kolejnego dnia, a nie, za 16. Za 16 godzin, czyli, czyli tak, czyli kolejnego dnia, 16 godzin. Czyli w piątek, no to słabo, zajęcie za 5 dni we wtorek dopiero, no ale dobra. Czyli będziemy mieć ostatnie zajęcia teraz w piątek, i później mamy cały weekend wolny. Więc fajnie, może, może byśmy coś pokombinowali w ten weekend? Dajcie znać, może właśnie, może byśmy coś porobili, Co byście chcieli, żebyśmy porobili w ten taki długi, długi weekend? Może się też gdzieś wybierzemy z ekipą. No i dobra kochani, ja się będę powoli z wami żegnać. Vivi sobie tutaj używa m, życia i świętuje z naszym psorem. Jeszcze chciałabym, żeby się pocałowali jak, m, jak wyjdą spod tego prysznica, więc dajmy im dokończyć. Ciekawa jestem jak będzie. Szaleństwo świeżości, próba romansu w czystym otoczeniu. Uuu, i łuchuchu. No, to wygląda na całkiem dobrą zabawę. Uuu, duszno i parno. Spektakularne barabara pod prysznicem. I czysta i usatysfakcjonowana. Dobre barabara pod prysznicem, no. Okej, okay, okej. Okay. Chyba było faktycznie bardzo zacnie. To ja bym chciała, żebyś go jeszcze pocałowała, i będziemy się tym przyjemnym, miłym akcentem powoli żegnać z naszymi bohaterami. Zapraszam Was raz jeszcze do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dziękuję za oglądanie. No i cześć!